Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu na warsztatach z kuchni jadalnej. Te warsztaty to ostatni punkt, ostatnie wydarzenie naszego projektu Bądź Eko z Biblioteką. Projektu dofinansowanego, muszę to powiedzieć, przez Orlen, który ogłosił konkurs Moje Miejsce na Ziemi. Do tej pory odbywały się różne działania w tym konkursie u nas, w naszej bibliotece. W ubiegłym tygodniu to było warsztaty stworzenia łąki kwietnej, sadzenie roślin, co już widać na naszym terenie, a za jakiś czas będzie jeszcze lepiej widoczne, kiedy te roślinki się przyjmą i rozrosną, na co oczywiście mamy nadzieję. Dzisiaj kuchnia jadalna. Dowiemy się i spróbujemy roślin, o których pewnie nie przypuszczamy, że nadają się do jedzenia, ale to za chwilę. Dzisiejsze warsztaty poprowadzi pani dr Krystyna Stępczyńska-Szymczak, ekolog, botanik, etnobotanik i jeszcze założycielka Akademii Natura. Witam Państwa i Pani oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Już właśnie wszystko Pani Dyrektor powiedziała o mnie, czyli po prostu wszystko, co żyje, niezależnie czy jest to botaniczne, roślinne czy zwierzęce, to jest mi bliskie sercu i wszystko, co jest związane z przyrodą ogólnie bardzo pojętą, warto chronić, warto być blisko, nie robić szkody, bo jakby nie, bo jesteśmy też jej częścią, tej przyrody. No i ja jestem konkretnie botanikiem, przez 30 i więcej lat pracowałam na Bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w katedrze właśnie botaniki i ekologii, także zaraz po studiach z tą botaniką mam dużo i coraz więcej czasu, a jestem na emeryturze już od kilku lat. I mam jeszcze więcej czasu, ponieważ już teraz się skupiłam na tym, co musiałam przekazywać studentom i to raczej w większości przypadków była tylko ta wiedza na zaliczenie, na egzamin i potem umykała ludzi uchem, bo już jeszcze były inne przedmioty. Ale okazuje się, że jest coraz więcej ludzi, którzy chcą o tych roślinach mniej znanych wiedzieć, słuchać, a co jeszcze bardziej mnie cieszy, nimi się zajmować. I konkretnie ja chciałam powiedzieć o roślinach, które rosną tuż obok nas. Często mówimy na niej tam zielsko, chwasty, trawa, a się nie przyglądamy z bliska, że każda jest zupełnie inna i za chwilę zobaczycie Państwo, że można je spokojnie odróżniać. Ale mało tego, można je jeść i nawet nie tylko można, a trzeba. Dlaczego? Tutaj pokażę. To wyjdzie. Znacie to miejsce? To jest ze Świecia. Parę lat temu zrobiłam to, będąc na warsztatach w Przerobce, tak to dobrze mówię? Tak, Stokrotka. Wiedziałam, że to jest piątek. I to jest przy Blankuszu. Tak, że Stokrotki i właśnie tutaj te łabędzie mnie pogoniły, bo miały 7 czy 8 małych takich szarych piłeczek. I mnie pogoniły, mi się tak podobało, że wyskoczyłam zdjęcie, więc na początek pokażę, że w takich miejscach spokojnie możecie Państwo zbierać, bo tam samochody przyjeżdżają tylko na parkingowek, a tu wszędzie jest daleko od samochodów, nie ma żadnego przemysłu, jakichś wydziałów z kominów czy kanalizacyjnych rur, więc z takiej niby trawnika, na której nic nie ma, okaże się, że jest tam naprawdę sporo gatunków godnych przyjrzenia się, ale godnych też i potem i wartościowych do zjedzenia. To taki przykład specjalnie, bo zawsze jest bliskie sercu, jak znacie to miejsce, ale na działkach, w jakimś parku też takim oddalonym od ulicy, w lesie, na łące, w jakichś przydrożnych rowach, ale mało uczęszczanych drogach, właśnie te rośliny rosną i warto je zbierać. Oczywiście my w naszych czasach nie z głodu to robimy i też nie z jakiejś tam fanaberii, tylko autentycznie z potrzeby. Dlaczego? Ponieważ rośliny najważniejsze, dziko rosnące, są niemodyfikowane. A my do dziś nie wiemy, jakie następstwa są zjadania roślin zmodyfikowanych genetycznie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, na czym polega ta modyfikacja roślin genetycznych.
Sens jest taki, czy powód, dlaczego się je modyfikuje, jest taki, żeby uzyskać jak największy plon. Czy to kukurydzy, czy pszenicy, czy bawełny, jakiejś tam rośliny uprawnej. I albo to idzie w jedną stronę, że już genetycznie w laboratoriach na niektórych okazach robi się badanie i szczepuje się gen jakiegoś na przykład szkodnika, który wyżera kwiaty bawełny, czy pąki bawełny, czy kwiaty rzepa. I wówczas tak jest modyfikowane nasiona, już ta roślina w laboratorium na takich agarowych pożywkach wyrośnie, potem oni rozmnażają, gdzieś tam zakwitnie nasiona i już są te nasiona z rośliny zmodyfikowane, ale z genem jakiegoś owada na przykład. A owad, jak każda żywa istota, też ma białko. Ale nie jest to białko roślinne, więc już to jest jakiś potworek, którego przyroda w normalnych warunkach nie tworzy, że jest organizm, który ma białko i roślinne, i zwierzęce w jednym. I jak my to zjadamy, to nigdy nie wiadomo, w którym tam pokoleniu. No, ci, co zjadają, to mogą najpierw alergię wysypkę dostać. Ale już nasze dzieci, znaczy dzieci tych ludzi zjadających, czy jeszcze ich, nie wiadomo, jak to białko się zachowuje potem. Więc na pewno, ale na pewno nie za dobrze. Więc, żeby uniknąć strachu, że jemy te modyfikowane rośliny, to na pewno w tych dziko rosnących tego problemu nie ma, bo nikt się nie bawi, żeby modyfikować kwasy. Dla niektórych osób istotą jest rzeczy, żeby jeść jakieś potrawy niskokaloryczne, więc tu mamy tę pewność, że one takie są, ale co jest najważniejsze, najistotniejsze, nawet nie to modyfikowanie, to, że zawierają substancje czynne biologicznie. Czynne biologicznie to znaczy takie jak na przykład enzymy, białka roślinne, barwniki, garbniki, śluzy. Tego jest bardzo dużo, za chwilę też pokażę. I powiecie Państwo, że takie rośliny w sklepie kupowane, czy na targu, czy nawet z ogródka, czy z podfolii, też są roślinami, powinny mieć. Ale mają dużo mniej. Jak myślicie, dlaczego? Niż dzikie. Przychodzi to mi do głowy, dlaczego te dzikusy mają więcej tych czynnych substancji? One muszą walczyć o życie. Jak jest za sucho, to wytwarzają takie substancje, które im pozwolą przetrwać suszę. Jak jest za zimno, to wytwarzają na przykład antocjany. Barwnik taki, który jest w buraczkach, w czarnych jagodach, w czerwonych winogronach. A normalnie też jest roślinie, ale w małych ilościach i jej nie widać. Ale gdy jest za zimno, to dlaczego rośliny umierają? Po prostu sok komórkowy zamarza, komórka potem się rozsypuje, tak jak butelka z wodą w lodówce i organizm ginie. Natomiast gdy do tego soku komórkowego doda troszeczkę jakiejś substancji, on jest bardziej stężony niż zwykła woda, to wiadomo, że zawsze ciuteńkie później zamarznie. Ten 1, 2, 3 stopnie jest bardziej wytrzymywana mrozu. I rośliny sobie tak kombinują, więc wtedy mają więcej takiego barwnika. Albo wytwarzają więcej cukru, żeby to stężenie było większe. Albo się otaczają skórką z włoskami. W każdym razie tych strategii, żeby przetrzymać suszę, upał, zimno, mróz, mało jedzenia, to muszą wytwarzać takie substancje, żeby im pozwoliły przetrwać. A jedna zasadnicza idea wszystkich roślin, zresztą i zwierząt tak samo jest to, wyrosnąć, zakwitnąć, wydać nasiona, żeby przedłużyć pokolenie, żeby wydać potomstwo. I czasami widzicie Państwo gdzieś na ugorach, czy na suchych, tam nawet na sypach kolejowych jest taka cienka roślineczka. Maluteńki kwiatek ma i dwa nasionka, ale szybko zakwitnie, wyda nasiona i umiera. A w szklarniach, czy gdzieś ona sobie rośnie, ma tysiąc liści, jest taka wysoka, zielona, bo każdy uprawowiec, chociażby raczej z punktu takiego finansowego, w miłości pewnie też do roślin, ale głównie, żeby no, to mu się opłacało, to podlewa kiedy trzeba, dogrzewa albo wietrzy szklarnie, nawozi, okorowuje czy tam obrywa za dużo kwiatów, że ta roślina właściwie nie musi o nic walczyć. I tylko sobie rośnie, jak przyjdzie jej czas, to sobie zakwitnie albo nie, to wtedy ją trzeba doświetlić albo właśnie skrócić światu jak dla chryzantem, żeby zakwitł kiedy indziej. Więc to już sterują tymi nimi ludzie i dlatego te rośliny też są ważne, oczywiście wartościowe, ale zdecydowanie mniej niż dziko rosnące. No i kolejna rzecz, sezonowość.
Jak są na przykład w uprawach, już teraz coraz częściej, już pomidory mamy przez cały rok, a nie jak 20-30 lat temu tylko na gwiazdkę, czy kwiaty tak samo, tulipany są i wiosną, i jesienią, chryzantemy są wiosną, a kiedyś były tylko na Wszystkich Świętych. Wtedy zakwitały, jak był ich pora, ich sezon. Ale teraz już nauczono się sterować tym i prawie że na każdy dzień, jak wiadomo, że 17 września są jakieś czyjeś imieniny i ta pani lubi na przykład tulipany, to można to tak posterować, że jej zakwitną na 17 tulipany, czy jakieś inne kwiaty. Także takie, to jest droższe, no bo to już trzeba w tej szklarni stwarzać takie warunki, jak ta roślina do kwitnienia wymaga, ale można to zrobić. Natomiast w naturze to po prostu my nie mamy na to wpływu. Natura robi to, co chce z pogodą i z warunkami, a rośliny się do tego dostosowują. I tutaj jakie są cenne, takie może najbardziej cenne związki, które warto, no właśnie nawet trzeba dodawać do organizmu, żeby on wchodził na takie odpowiednie swoje tory i nie było tego, że na przykład szkodzi mi białko albo tłuszcz, albo za dużo zjadłem i się źle czuję, albo mam zawroty głowy, bo mam lichy obraz krwi albo coś takiego, a to najczęściej bardzo niewielki problem jest taki, że to genetycznie, czy jakieś mamy skłonności do choroby, najczęściej to jest niedobór czegoś, czyli w skrócie niedobra dieta. Bo często mi ludzie sami mówią, że dieta jest wtedy, jak ktoś jest gruby albo chudy. Nie, dieta to jest po prostu to, co jemy. Tylko dieta może być odchudzająca, może być nabiałowa, tłuszczowa, to jest rodzaj jedzenia, ale dieta to po prostu to, co my, czy zwierzęta jemy. Więc powinniśmy oprócz takich najbardziej podstawowych, bo tutaj widzicie substancje występujące w roślinach i pierwotne, i wtórne. Pierwotne są te takie najbardziej ogólnie znane, białka, tłuszcze, węglowodany. To wszystkie rośliny mają w sobie, zarówno te uprawiane, jak i te dzikusy, ale potem są wtórne, te, które one wytwarzają na swoje potrzeby. Żeby na przykład zakwitnąć, to muszą wytwarzać hormony roślinne, auksyny, gibereliny. Im to jest potrzebne, żeby na przykład już przestały rosnąć liście, a zaczęły rosnąć pęd na kwiat, a potem jak już kwiat zostanie zapylony, to jeszcze kolejne hormony muszą się pojawić, żeby wytworzyły się nasiona. Ale to wszystko, te wszystkie substancje są niesamowicie potrzebne nam do organizmu, żeby z kolei nasz organizm poprawnie trawić białka, rozkładać na aminokwasy, trawić tłuszcze, emulgować czy rozkładać na drobniejsze frakcje oleje, które zjadamy, cukry rozkładać na prostsze. To wszystko samo się nie dzieje. Muszą być związki organiczne, które pozwalają to, co włożyliśmy do brzucha, rozłożyć na takie substancje, które przyswoimy. Bo nie sztuka, że my sobie zjemy, dlatego te fast foody są takie niezdrowe, ponieważ one tam jest wszystko tak przetworzone, że właściwie organizm jak dostaje do brzucha, to nie bardzo wie, co zrobić. Węglowodany to nie jest zwykła, tak jak mąka żytnia, że on musi to poczekać, rozpuścić na prostsze cukry, potem na glukozę, na fruktozę, to się dostaje do krwi, część ucieka dalej i organizm bierze energię z tego wszystkiego. Natomiast tam one, te mąki, z których są tak zwane te buły takie nadmuchane, to one już są tak przetworzone, że właściwie jak tylko my łykniemy, to już to się rozpada na te proste cukry i dostaje się do krwi. Także że stąd, nie wiem, że ludzie bardzo tyją, ale stąd coraz częstsze są cukrzycę u młodych ludzi, bo trzustka nie zdąży przerobić, wątroba nie daje rady i po prostu za dużo, za szybko, za dużej ilości cukru dostają się do krwi, a potem to wszystko się dalej dzieje. Także białka, jak już powiedziałam, barwniki, to wszystko jest na początku, a potem się tworzą te takie właśnie najbardziej, najważniejsze wtórne związki i to jest właśnie to całe cudo, o którym mówię, że trzeba jeść dzikusy, chociaż po troszku, po parę roślinek dziennie do sałatki, do jarzynki, do czegokolwiek. Ja tutaj przygotowałam, za chwilę powiem co. Żeby poza tym, co jemy, dodać trochę tych właśnie substancji czynnych biologicznie, których jest bardzo niedużo w porównaniu do dzikusów u roślin
uprawny, a w ogóle nie ma przetworzonej żywności. Bo przez to, że pasteryzuje się, że się tam smaży, gotuje, odwadnia, konserwuje, to te czynne, żywe substancje giną. A zostają właściwie tylko te, które możemy sobie laboratoryjnie uzyskać. I to są wszystkie te suplementy diety, suplementy pożywienia w proszku, które naprawdę są nic nie warte. Bo nawet jak zjemy taką witaminę C zrobioną w laboratorium, to jest kwas askorbinowy i on jest czyściutki, tam jest tylko taki długi wzór kwasu askorbinowego. Ale w roślinach też jest to kwas askorbinowy, ale obok ma resztkę enzymu, resztkę jakiejś glikozydu, resztkę czegoś innego i właśnie ta mieszanina powoduje, że cała witamina C z roślin jest przyswajalna przez nasz organizm. A ta syntetyczna to tam fragment, a reszta jest wydalana. I tak ze wszystkimi innymi suplementami diety, więc naprawdę warto je używać. I co są enzymy, no to ich nawet nie widzimy. Barwniki, to wiecie Państwo, jakie mają rośliny barwniki. Poza zielonym liści, jakie jeszcze są? Czerwone. Cytryny, na przykład pomarańcze, jarzębina, no bo to też jest owoc. Mhm. Mają pomarańczowe i żółte, prawda? To są te wszystkie barwniki flawonowe. No i ten najcenniejszy antocjan. To już sobie zapamiętajcie, antocjan to jest ten, który nadaje buraczką barwę, winogroną czerwoną, czarne jagody. Wszystkie te owoce, które są takie bardzo czerwone, to jest antocjan. Jest to barwnik, który jest antutleniaczem, czyli dużo buraków, dużo tych czerwonych, czerwone wino powoduje to, że mamy zdecydowanie mniejsze tendencje do właśnie takich jakichś tam wyrośniętych, wybujałych tkanek, czyli po prostu antyrakowe są, bo ten barwnik powoduje to, że organizm idzie dobrymi torami, a nie tam zbacza na coś, bo mu się coś uszkodziło i zaczyna tam w nim rosnąć jakiś inna tkanka, tak zwana nowy twór, czyli w skrócie nowotwór. Garbniki to są takie substancje gorzkie, które roślina wytwarza po to, żeby się bronić. Zauważcie Państwo, jak małe jabłuszka, czy gruszki, czy wszystkie owoce niedojrzałe są drętwe, gorzkie, po to, żeby ich nie zjadać. Potem jak one już wyrastają i zaczynają tworzyć się w nich nasiona, a te nasiona dojrzewają, to się robi coś odwrotnego. Te owoce nabierają pięknego koloru, często bardzo jeszcze wabią zapachem. Miąższ jest delikatny, żeby kusić czy nas, czy zwierzęta do tego, żeby ten owoc zjeść, bo najczęściej nasiona są zabezpieczone albo pestką, albo jakąś twardszą skórką, albo jakimś takim tworem, który nie jest tak szybko strawialny. Tak i to już w ogóle wszystkie zjadają owoce jak leci i nie zdążą przelecieć 10-15 metrów i przez przewóz pokarmowy im przelatuje. Ta otoczka z zewnątrz jest łyknięta, ale nasiona zostają wyrzucone daleko od rośliny macierzystej. I to właśnie o to tej roślinie chodziło, żeby nie wszystko spadało pod nią i w kółko tylko rosło w pobliżu, tylko żeby to rozrzucić jak najdalej, żeby te nasiona miały szansę gdzie indziej się zadomowić. I właśnie garbniki. To, co miałam o tym zapachu, to są estry. Zapach gruszki to jest ester gruszkowy, zapach ananasa to jest ester ananasowy. Bardzo łatwo można to zrobić w laboratorium, bo nawet myśmy na studiach mieli na biochemii takie zajęcie, że mamy jakiś jeden płyn śmierdzący, drugi nic, pomieszaliśmy i przepięknie pachnie truskawkami na przykład, albo gruszkami, albo migdałami, zależy jaki tam, co myśmy tam mieszali. I to można zrobić autentycznie tak podobnie, że w całej pracowni pachniało tym zapachem, ale to, bo jak powiedziałam, to były tylko zwykłe związki chemiczne. Natomiast przy estrach naturalnych, to jest jeszcze szczątek cukru, jakieś olejki eteryczne, jakaś witamina i to wszystko razem ma zupełnie inny wymiar. Są też różne alkaloidy. To są z kolei substancje trujące, bardzo trujące. Rośliny po to je wytwarzają, żeby z kolei tam ich nikt nie zjadał. I takie alkaloidy też są charakterystyczne dla pewnych grup roślin, tych zwanych rodzin. Na przykład rodzina makowate, to wszystkie jakie tam są w tej rodzinie mają alkaloidy i to najczęściej w soku.
Także stąd się bierze nacinanie główek maku czy 15 cm tej łodyżki, żeby wyciekał ten biały sok, z którego potem się robi opium, a wcześniej ktoś na swoje potrzeby robi te herbatki opiumowe, bo właśnie tam jest ten alkaloid. W małych ilościach on działa odurzająco, może sprawiać przyjemność, w dłuższych, większych jest trujący, ale specjalnie i w odpowiednich dawkach używany, to jest fantastycznym lekiem, więc wszystko trzeba robić z głową, ale wszystkim to trzeba wiedzieć. Żeby za dużo nie było tego, co trzymałeś zadanego, to teraz chciałam Państwu pokazać, dlaczego znowu, ciągle będę za każdym pewnie slajdem mówiła, dlaczego warto te dzikusy jeść. Bo gdybyście się skupili, to nawet nie ma co, bo tego normalnie się nie wie, tylko potem dopiero mówimy, no faktycznie. Globalnie cały świat je tylko 7, znaczy przede wszystkim je, w największym procencie, 7 gatunków roślin. Jest to soja, tutaj u góry. Wygląda jak fasolka, nasionka ma troszeczkę mniejsze, okrągłe. I soja, jak wiecie, to jest wszystko. Soja, jakbyście się doszukali, czy zobaczyli, o czym za chwilę powiem, to soja jest nie tylko jako nasiona, czy jako dodatek do, no nie wiem czego, do pieczywa, do mięsa, do wędlin, do innych rzeczy, ale również dodaje się do zagęszczenia jogurtów, kefirów, paroszków. O czym się przekonałam zupełnie przypadkowo, bo miałam takie warsztaty z dziećmi, które miały problemy z celiakią i nie mogły tam jeść pewnych produktów właśnie nie jakichś węglowodanowych. I robiłam, to jest najprostsza sprawa, żeby zobaczyć, czy coś nie jest jakąś mąką zagęszczone, śmietana, czy jogurt, cokolwiek. Dodaje się, to się nazywa reakcja z płynem Lugola. Płyn Lugola to dokładnie jest jodyna, troszeczkę w innym stężeniu, ale to można zrobić jodyną. Jeżeli w jakimś produkcie jest chociaż ślad węglowodanów, to wówczas ta żółta jodyna zabarwia ten produkt na niebiesko-fioletowo. Im jest tego produktu więcej, tej węglowodanu, tym on jest mniejszy. I to jest bardzo prosta, to była metoda babci, jak jeszcze kiedyś na targach sprzedawano śmietanę i panie miały takie dzbany czy kanki śmietanki, a jak moja gęsto, zobacz jaka śmietana. I niektóre były faktycznie gęste, a inne to starczyło kapeczki jodyny dać i się robiła fioletowa. Była śmietana oszukana i to babcie wiedziały, się nie zastanawiały dlaczego tak jest, ale wiedziały, że tak trzeba sprawdzać. I to się właśnie nazywa reakcja na wykrywanie skrobi. I mówię, z dziećmi miałam takie zajęcia i tak patrzyliśmy, że tutaj na pewno w wafelkach była skrobia, w mące, w pierogach, we wszystkim ok. A mieliśmy drugą grupę tych preparatów, twarożę, śmietana, jogurt i tak dalej. I taki maluch przychodzi do mnie i mówi, że pani coś źle powiedziała, bo tu też jest fioletowe. Ja mówię, no gdzie w śmietanie fioletowe, czy tam w czym? Mówię, tak, w jogurcie. No i potem się najmniejszymi literkami doczytałam, że też jest zagęszczana właśnie skrobią z soi albo z kukurydzy. Także, że to wszędzie naprawdę nie wiadomo. Także tej soi to my na pewno jemy codziennie, w wielu produktach nawet nie jemy. I nie byłoby w tym nic złego, bo jest bardzo wartościowa. Ona należy do motylkowatych, rodziny motylkowatych, tam gdzie fasola, groch, bób, łubin, więc bardzo wartościowe rośliny. Ale soja to właściwie już nie ma normalnej soi. Każda soja jest modyfikowana. To tylko ten ból. Bo gdyby to była sama soja, to tam pies potrąca. Następna, oczywiście tutaj u nas i w Europie, to ziemniaki. To jest druga roślina. I mączka ziemniaczana, która też jest w wielu produktach. Potem jest proso. Tam ryż jeszcze tutaj. Nie proso, tylko ryż. Ostatnio, bo ryż jest też trawą, więc ryż, pszenica, kukurydza, no u nas nie, ale jeszcze maniok w drugiej, że tak powiem, na drugiej półkuli. I to są rośliny, które właściwie zawładnęły światem i jakby policzyć areał upraw wszystkich roślin na świecie, to one, te 7 gatunków, więcej niż 3/4. A na tej 1/4 cała reszta. Także
wiele, wiele lat temu, jak ludzie jeszcze nie mieszkali, nawet wiosek nie było, tylko prowadzili jakiś taki tryb życia wędrowny, to znali tych gatunków, a jak nie znali, to przynajmniej próbowali, jedli około 2000 i więcej. Bo oni szli, to próbowali drogą taką organoleptyczną, to im smakowało, ale szli dalej, ciągle tam próbowali, coś jedli. I tyle znali, bo taka była potrzeba. Jak już zaczęli się, był jakiś bardziej osiadły tryb życia, już jakieś osady tworzyli, no to tak wtedy już tych gatunków jedli mniej, bo to tak w promieniu jednego dnia drogi. To jest powrotem, żeby wrócić na noc do domu. To już tych gatunków było trochę mniej. A teraz, proszę Państwa, to my, jakbym wymieniła, ile kto jedł gatunków, to jest maks ze stówka albo więcej. Ale i to tak więcej się jadło jeszcze z 50 lat temu niż teraz. Bo jeszcze jak mam zajęcia z dziećmi, to one połowy rzeczy nie wiedzą, ale nie dlatego, że nie wiedzą, że są małe, tylko po prostu już wielu rzeczy nie mam. A my jeszcze jako dzieci, jak się gdzieś na wakacje jechało, to i tego i tasznika się spróbowało, i ślazu, i tam jeszcze człowiek coś tam, babi mąkę jakąś złapał, coś. I to rosło, tego nikt się nie bał, że się skazimy, że to będzie brudno, albo się zatrujemy. Także że ta cywilizacja troszeczkę nam, że tak powiem, nie. Tutaj ja chciałam, nie wiem, czy Was interesują takie rośliny na ze 3-4 herbatki na równe zdrowie, czy odpuścimy sobie i jedziemy do tych dzikusów. Cukrzycę. To może na tą cukrzycę już zrobiłam. Właśnie pomimo, poza lekami, bo oczywiście to nie jestem taki szarlatan, żeby tylko leczyć, radzić roślinami się leczyć, bo to też medycyna poszła tak daleko, że warto, ale wspomagać. I na pewno bardzo, bardzo skuteczna to jest morwa biała. Liście morwy białej zawierają substancje, które hamują wchłanianie cukrów do krwi. Więc jak już nawet mamy taką dietę, już pomijam, że warto stosować odpowiednią dietę, ale już nawet tak żyjemy, jak żyjemy. I ta herbata z liśćmi białej morwy, to się nazywa owocnia fasoli, ale są po prostu strąki, tylko botanicznie to się nazywa owocnia. Owocnia białej fasoli i do tego karczoch. Karczoch jest tak strasznie gorzki, że już to tam można to zamienić karczochem w pigułkach z herbapolu. Te trzy rośliny cudownie regulują poziom cukru we krwi. Także warto takie. Nie trudne do zdobycia, nie drogie, bo to w tych herbapolach kosztuje parę groszy, ale najlepiej można sobie to zbierać i te herbatki są fantastyczne. A to jeszcze to zostawię, bo teraz tej na Włoci kwitnie wszędzie, prawda? Raz, że to jest fantastyczna roślina miododajna, więc jak ktoś ma pszczoły, to teraz wie, że całe te na Włoci aż bzyczą, bo jest dużo tych kwiatków, dużo pyłku, one dużo nektaru mają, także są bardzo wartościowe, ale też w tym pyłku i w kwiatkach są substancje, które świetnie działają na układ moczowy. Więc herbatka z kilku takich gałązeczek, bo nie z całego kwiatka, ale z kilku takich gałązeczek zalana herbatka smaku jest bardzo przyjemna, a naprawdę oczyszcza, odkaża i reguluje ten układ moczowy, a można też zrobić z tymi kwiatkami, to tak proszę się pobawić, żeby wyrywać pojedynczo te kwiatki, bo jak z tą łodyżką czy z liśćmi wyrwiemy, to one mogą być gorzkawe, ale oczywiście nie trudne. I do ciasta naleśnikowego można te kwiatki wrzucić i tak jak się robi jabłka w cieście, czy jeszcze wiosną akacje, kwiaty akacji w cieście, czy bzu czarnego, to te naleśniczki są takie zupełnie inne. Bardzo fajnie, ładnie wyglądają z tymi kwiatkami i naprawdę są bardzo smaczne, a przede wszystkim inne. A my przemycamy do brzucha znowu wartościowe rośliny. To już na alergię będę sobie odpuściła, żeby na kaca sobie to nie wróciło na razie. Czystecie na kaca. Czystek na kaca to jest piękna i świetna roślina. On po prostu odtruwa organizm, a taki silny kac to nic innego jak zatrucie organizmu alkoholem i wtedy i mdłości, i bóle głowy, i nic się nie chce. Więc żeby trochę ożyć, żeby głowa nie bolała, to dodać meliski troszkę, bo melisa
które usypia, ale też łagodzi bóle głowy. Mięta trochę z kolei ożywia, ale ten czystek to jest najważniejszy. No i zaczynamy właściwie teraz ten główny temat. Zobaczcie Państwo, ja weszłam, to jest talerz z maja mniej więcej, tak, koniec kwietnia, maj. Taki trawniki, bo tam ja mam w domu też trawnik. Naprawdę nie walczę z nim, żeby był piękny, bo nawet nie mam szansy. Mam dwa psy, kota, jeża i tam nie wiem, jeszcze jakieś ważanki, bo przychodzą za płotu, więc nawet nie było. Bo, ale z drugiej strony jest to coś pięknego, bo jak się przyjrzy, to na takim metrze kwadratowym to jest zawsze kilka gatunków. No mniszek na pewno. Mniszek jest na pewno i młode listki. To jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, w jakiej fazie rozwojowej te rośliny zbierać. Bo jak my kupujemy, tośmy nie zastanawiamy, jest to w skrzynce, czy na stole, czy na tym i zawsze jest dobre. Ale o to dba ten ktoś, kto uprawiał. Bo jakby kupił, jakby zerwał za małe, to byłyby dobre, bo młodziutkie, delikatne, ale on nie miałby kasy, no bo plon byłby za mały. Jakby się opóźnił, żeby czekać na plon, były kowate, gorzkie, twarde liście i też nie wiem, co trzeba wybrać jakiś optymalny moment. No w tej sytuacji my musimy o to zadbać. Więc takie, jak tutaj już te liście mniszka są takie pocięte, to ten już raczej nie, bo to już jest starszy liść. Dlaczego on jest gorzki? Pamiętacie Państwo, jak przerwiecie jakąkolwiek część mniszka, to ma taki mleczny sok w liście. Tam są gumy, kauczuki i śluzy roślinne. I one są gorzkie. One są bardzo zdrowe i dobre na trawienie. Bo wszystkie my za mało goryczy jemy. Za mało. Nic gorycz, bo co jest gorzki, to się wywalamy. Co kwaśne, wyrzucamy. A goryczki są bardzo potrzebne do emulgowania tłuszczów, czyli rozkładania ich na drobniejsze frakcje, żeby mógł organizm je przyswoić. A jak tej goryczki nie ma, to te tłuszcze zalegają, zagniwają w żołądku, nam jest niedobrze, biały język odbija nam się, a potem to właśnie takie na pół już, no zjełczałe to może nie, ale popsuty tłuszcz przechodzi dalej przez jelita. A tutaj właśnie te goryczki pomagają go, mówiąc ogólnie, rozwalić na drobniejsze części, które organizm może przyswoić, ma więcej energii, a nie buduje, nie odkłada sobie na później w tkance tłuszczowej. Więc, ale ja nie namawiam, żeby jeść te gorzkie liście, bo te młodsze, jeszcze nie tak pocięte, delikatne takie, są tak samo wartościowe, ale są smaczne. To samo, bo nie wiem, czy wiecie, że mniszek jest najbliższym kuzynem sałaty, tej zwykłej masłowej sałaty najzwyklejszej. Najbliżsi kuzynowie. Ale czy komuś, jak sałata jest stara, żółta, to ona jest tak niedobra. Tak. Jak przekroicie tam na dole, też ten sok leci, prawda? Gdyby ktoś sałatę zostawił na grządce i tej główki nie zebrał, to wyrośnie z niego taki kwiatostan, na żółto kwitnie, jak takie malusieńkie mniszeczki. Bo to jest ta sama roślina. I cała roślina jest gorzka, twarda, niesmaczna. Więc tak samo jest z mnichem. Jak on jest młody, to jest pyszny i na surowo do sałatek, i do zupek, i do jarzyny. A jak trochę gorszy, jak trochę starszy, to już niesmaczny. Ale korzeń natomiast jest cały czas bardzo wartościowy. Tu mamy jeszcze też gwiazdnice. Ja potem dalej mam takie zdjęcia, pokazuję, gdzie one wszystkie są pojedyncze, żeby sobie przypomnieć. Gwiazdnica to jest bardzo, bardzo wdzięczna roślinka, która w zasadzie jest z nami cały sezon. Bo nawet w lutym, w styczniu, jak nie ma takich mrozów, że wszystko zamarznie, a jest wilgotna, albo nawet taka warstewka śniegu, to ona malutka, ale jest pod tym śniegiem. Troszeczkę roztopi się ziemia, przyjdzie trochę słońca, ona wychodzi, zaczyna kwitnąć, wytwarza nasiona i następny. I potrafi w sezonie cztery pokolenia wydać. Tak prawie jak rzodkiewka, albo jeszcze szybciej. Z tym, że ona ma fantastyczne liście, chrupkie, bo jak są zimą, to są małe takie pyski, ale już latem, jesienią, zwłaszcza gdzie ona gdzieś tam w trochę wyższej trawie rośnie albo pod krzakami, to ma chrupkie, pyszne liście, właściwie bez smaku. W związku z tym ona jest bazą do różnych sałatek. Czyli można je mieszać, można ją mieszać z rukolą, z roszponką, ze zwykłą sałatą, a jej jest tak dużo i dodaje wartości dużo, a w smaku jest obojętna, więc jakikolwiek dressing się zrobi, czy tam oliwka,
z przyprawami, czy jogurt, czy coś innego, zawsze jest zdrowa, pyszna i ciągle jest, co najważniejsze, ciągle jest. Młode liście, poziomek i truskawek, ale póki się jeszcze nie rozrosną, bo one potem są te trochę łykowate i do tego orzęsione, mają takie, byście pod światło zobaczyli, mają takie małe włoski, więc wtedy już nie są smaczne. No i co tu kwitnie? Fiołki. Młode listki fiołków są pyszne, lekko ślazowate. Nam wszystkim brakuje śluzu w organizmie. Jesteśmy przesuszeni przez klimatyzację, przez telewizję, przez ogrzewanie. Wszystko to, co emituje, to wbrew pozorom śluzówkę nosa, gardła i krtani wysusza. I może też dlatego ten wirus też tak szybko tam przenika, bo gdyby to była ochrona taka naturalna, to on by tam się tak szybko nie dostał. Więc wszystkie te śluzowe sprawy, potem pokażę prawoślaz czy babki, no to też bardzo często trzeba, dodać, żeby tego nawilżyć sobie ten przewód pokarmowy. Ale same kwiatki fiołka są fantastyczne jako dodatek, posypanie na deser, czy na deserze, czy na sałatki. Są pachnące, chrupkie i bardzo smaczne, bardzo. Tylko one są naprawdę sezonowe. Tutaj inny talerz w tym samym czasie, ale tutaj pokazany jeszcze kwawnik młody, dodatkowo i kwiaty jadalne, które też są nie tylko ozdobą talerza, ale są bardzo wartościowe. I to jest ta gwiazdnica zwyczajna, o której mówiłam, pewnie znacie Państwo, bo ona wszędzie rośnie na takich wilgotnych narządkach, na uprawach, w każdym miejscu, ona jest wszędzie. I taką górę zielonego, to tylko dwa razy się upnie nożem, już masz cały talerz zielonej sałatki, jeszcze z pięknymi kwiatkami, jak takie gwiazdeczki, stąd nazwa tej rośliny. Gwiazdnica postulita, albo zwyczajna. To z kolei jest tasznik. Tasznik pospolity, liście smaczne i jadalne są wtedy, kiedy on jest jeszcze w rosetce. Czyli wczesną wiosną albo teraz, bo tam, gdzie skoszone są trawniki albo nic nie było, to wychodzi drugie pokolenie. I te młode listki smakują jak rzodkiewka, kalarepa, trochę jak chrzan, bo to ta sama rodzina. Chrzan, kalarepa, rzodkiewka, rukola, to są wszystko jedna rodzina krzyżowych i one wszystkie mają ten taki specyficzny, i kapusta, one mają ten specyficzny taki smak kapuściano, chrzanowo. Jakieś, więc one zawsze, bo to jest oczywiście za sprawą związków chemicznych, tutaj w tym wypadku olejków eterycznych, ale w formie nie lotnej, a substancji płynnej takiej, że nadają im specyficzny smak. Bo potem jak już zakwitają, zakwita z tej rozetki, wyrasta łodyga i kwitną te kwiaty, to kwiatki są jadalne oczywiście i znowu smakują trochę jak kapuściana rzodkiewka. Trochę, ale super są te trójkąciki. Jestem przekonana, że może już jak teraz wy nie jecie, ale myśmy jako dzieci zawsze to zjadali i te serduszka są takie smaczne, znaczy smaczne, no nie są złe, ale pięknie wyglądają na talerzu, na białym talerzu, jak to się powrywa i to serduszko z nóżką taką na tym i potem ktoś ugryzie i taki fajny smaczek chrzanowy. I najfajniejsze są te zaskakujące, wiedzą, tak mi to czymś smakuje, co to jest, ale zupełnie nie kojarzą, że takie serduszko może smakować jak rzodkiewka, jak to jest nagle małe, czerwone i okrągłe, a to zielone i właśnie, że te smaki zawsze się kojarzą z jakąś już konkretną postacią, a ten sam smak, to są te same związki chemiczne w innej formie. To nie kojarzę dopiero jak się potrafi, a rzeczywiście to smakuje jak coś takiego. Więc strasznika też bardzo warto teraz sobie też pozbierać. I też listki te najmłodsze pozbierać jako dodatek. Jak mówię, jak robimy mieszaną sałatkę, to też nie robimy samej rukoli. Prawda? Bo to byłoby za mocne, więc to dobrze jest mieszać te wszystkie sałaty razem. Babka lancetowata i druga babka szerokolistna. To są, one muszą być bardzo młode i raczej nie na surowo, bo jednak mimo wszystko przez te nerwy główne, które mają ta lancetowata, ma w tej małej
wąskości liścia ma proporcjonalnie więcej, babka szerokolistna ma więcej tego miękiszu. Te nerwy są nic innego jak wiązki przewodzące, czyli tam są komórki zdrewniałe, bo one muszą tymi wiązkami przewodzić wodę z korzenia aż do góry i z powrotem to, co asymilowało te związki do korzenia, więc no musi mieć te arterie takie jak u nas kanaliza, ale w tych liściach, w tej roślinie one są dosyć takie mocne, więc babki raczej do jarzynek i do zupy, na surowo są za twarde, więc one lepiej je sparzyć, czy zblanszować, czy przesmażyć lekko, tak właśnie udusić na oliwie. Ale są bardzo wartościowe, bo tak jak już mówiłam o tych śluzach. Babki na pewno Państwo suszyły się, zwłaszcza ta, no bo to wygodniej i ma większe liście. Lekko ją trzeba albo wymaglować, albo zmiażdżyć i przykłada się na siniaki, na zmęczenia, na obrzęki. Tak, bo ona ma właściwości właśnie takie tężejące, takie niwelujące opuchliznę, niwelujące alergie, czyli od ukąszenia owada, komara czy osy, też bardzo łagodzą ten ból. Ale mówię, trzeba je tak rozwalić troszeczkę, żeby ten sok wypłynął. I też z tych babek właśnie jest babikom taki syrop na gardło, taki płaszczka. Oczywiście tam jest więcej cukru i pewnie jakiegoś smaku tego tak zwanego glusia, jak zawsze mówimy. Jest mniej, ale babki właśnie pod tym względem są bardzo wartościowe, właśnie bo ten śluz jest nam niezbędnie potrzebny. Kolejna roślinka, która jest cenna i też raczej nie na surowo, chyba że się naprawdę taka młodziuteńka jak tutaj. Dopiero wychodzą te listki i one są delikatniusieńkie i drobno pokrojone, to tak prawie jak koperek w konsystencji, bo w smaku zupełnie inne, ale bardzo wartościowe. Ale potem już właśnie też do jarzynek czy do zup jak najbardziej. Krwawnik, jak sama nazwa wskazuje, ma świetny wpływ na krew. Raz bardzo poprawia obraz krwi, ponieważ on zawiera dużo żelaza. I znowu to, co ciągle powtarzam do znudzenia. Żelazo, które jest całkowicie przyswajalne przez nasz organizm. To nie są jakieś kapsułki tam żelaza albo zastrzyki, które dostajemy, a tu jest żelazo i ma tam dookoła do siebie jeszcze poprzyczepiane cząsteczki enzymów, hormonów, witamin i innych rzeczy. I to żelazo jest całkowicie przez nas absorbowane i hemoglobina ma czym się, że tak powiem, wzbogacić i obraz krwi się poprawia. Druga rzecz, też związana z krwią, hamuje krwotoki. Więc jakieś otarcia, rany, bardzo dobrze jest właśnie też zmiażdżyć te młode listki i przykładać do rany. I jeszcze jedna rzecz, często potocznie w ludowej gwarze nazywany jest on zieleń piechurów, czy pielgrzymów. Czyli ludzi, którzy dużo chodzą i potem mają takie otarte nogi, że już ledwo mogą chodzić, to po prostu trzeba zebrać te mięciutkie liście krwawnika, włożyć do buta, oczywiście bez skarpety, bo są nogi do tego buta, już jest przyjemnie, bo to jest takie mięciusieńkie, delikatne, chłodne i to od razu jest przyjemniej. Druga rzecz, hamuje krwawienie, jak masz takie otarte nogi i tam ci tam sączy krew. I trzecie, bardzo przyspiesza bliźnienie ran, zabliźniania się ran. Więc jak nie są to wielkie, ogromne rany, tylko takie otarcia, to bardzo szybko się goją. Więc jak najbardziej ten krwawnik jest do tego przydatny. I jeszcze jedna rzecz, żeby przypomnieć, jaki on jest wartościowy. No teraz znowu tego młodzi ludzie nie wiedzą, ale kiedyś jak kurczaki i gospodynie na wsi kupowały, wylęgały się w domu, nie kupowały z wylęgarni i się tam narodziło młodych tych, jak mówili na pałkach, gąszczoków, kurczaków, indorków, to po prostu pokrzywy, krwawnik i tam resztka z twarogu czy zerwa to się siekało i one rosły jak na drożdżach. Bo to były najcenniejsze rośliny, bo można było inne się dać, ale właśnie krwawnik i pokrzywy, one mają dużo żelaza i dużo tych wartości odżywczych. Więc skoro kurczaki mogą, to dlaczego my nie możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej to wszędzie jeszcze rośnie. I podagrycznik.
Jestem przekonana, że wszyscy, co jak tu jesteście, go znacie, bo kto ma obrót i gdzieś tam podagrycznik wejdzie, to zwalczyć go tak jak ja go kocham, to też z nim walczę, bo jak już wejdzie, to zaraz na wszędzie. A dlatego, że to, co jest na wierzchu, to są liście, to nie są łodygi, tylko ogonki liściowe, a łodygi ma pod ziemią w postaci kłączy. Jak my tu z góry wyrywamy, to ta łodyga się jeszcze bardziej rozrasta i rozchodzi się na wszystkie strony i on bardzo szybko. Ale to jest jego po prostu i wada, i zaleta, bo zaletą było to, że przynajmniej jak ktoś dostał trochę podagrycznika, to mógł sobie szybko namnożyć. A dlaczego? Jest to roślina, która od wieków była uprawiana w przyklasztornych ogrodach. Dlatego, że mnisi robili z nich nalewki, napary, wyciągi, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, albo odwrotnie, może dlatego, że miała właściwości, z tym dostała nazwę. To był lek przeciwko podagrze, czyli dnie moczanowej, jak wstawa gromadzi się za dużo szczawianowapnia, one puchną, wchodzi stan zapalny, stawy są sztywne i wszystko ci boli, nie możesz chodzić. I do dzisiaj nie ma leków skutecznie, szybko leczących właśnie te stany zapalne, ponieważ są takie miejsca, gdzie trudno dotrzeć z jakimś lekiem. Można robić zastrzyki, no to robią blokady, ale łykać, tutaj jest tak mało ukrwione są stawy, że żeby tam z krwią doszedł jakiś steryt, bo najczęściej sterydami to się nie leczy, to długo trwa. Natomiast podagrycznik ma substancje, które wypłukują właśnie te szczawiany ze stawów i od razu przestaje być napuchnięte, łagodzi się stan zapalny, przestaje boleć. Ludzie jak mogą chodzić, to też jak się ruszają, to też łatwiej to wszystko wychodzi. Więc taka niepozorna roślinka. Przepraszam, z tego herbaty czy z tego na okłady? Nie, z tego do picia. Do picia, czyli do picia, wyciągi, nalewki. Rozumiem. Tak. To tylko do brzucha, do jedzenia. I to leczniczo. Natomiast też jest fantastyczna do jedzenia. To była roślina, którą dlatego ona się tak rozpowszechniła, bo ona już wczesną wiosnę, jak już tylko puszcza, że tak powiem, mróz z ziemi, to ona ma już tam na dole te łodygi. W związku z tym tylko wypuszcza liście, jak troszeczkę się ociepli, a że rośnie typ na wilgotnych, tak naturalnych warunkach, na wilgotnych miejscach, gdzieś tam na brzegach jezior, strumieni, strug jakiś lubi wilgotne miejsca, na suchym polu raczej nie, albo jest bardzo lipa. Także tam dosyć szybko rusza wegetacja i ona smakuje jak młoda marchewka. Zresztą jest z tej samej rodziny. Pietruszka, marchewka, podagrycznik to są kuzynki. Także ogonki liściowe i młode listki to naprawdę młoda marchewka i to kolejna moja zawsze zabawa daje na wycieczkę, bo tutaj jak się przynosi to już to nie za bardzo, chociaż też, ale już mam za dorosłe te liście i one tak nie smakują, ale młode liście jak te ogonki się gryzie, ja na to znam ten smak. Co to jest? Znam ten smak. I tak jak jest 20 osób, nikt nie może wpaść, w końcu jak ktoś tam powie albo już ja podpowiem, ach no rzeczywiście, no młoda marchewka. I jak to mnie zmienia? Tu pomarańczowy korzeń, a tu nagle ogonek liściowy i ten sam smak. Także to nie bez kozery mówi się, że po ciemku, jak są teraz modne te restauracje, że kelnerzy chodzą w tych noktowizorach, a wszyscy po ciemku smakują, to naprawdę często nie wiadomo, co się je. Chociaż są potrawy tak znane, że no może jajko z majonezem to się pozna, ale co innego to naprawdę jest niesamowite, no jeszcze powinni nos zapchać, bo często tam smakiem, ale niesamowite, co to jest, jak mamy zakodowany w głowie jakiś smak i kolor, kto z tym kojarzy, to jak jest zupełnie coś innego, to bardzo trudno na to wpaść. Ale właśnie taki jest podagrycznik. I takie liście, bo to już jest teraz tak wygląda podagrycznik. Już jest taki wielki, kwitnie i te liście są wartościowe na te wszystkie nalewki i herbatki, tak. Przeciwko podagrze. Natomiast do jedzenia najlepsze są takie liście, one dopiero wychodzą, że są takie krótkie, taka plisowana spódniczka, jeszcze się nie rozdrożyła. Są przepyszne nawet na surowo, a potem trochę starsze, nawet jak są to na jarzynki, na zupy, jak najbardziej. Ja w tych dzisiejszych potrawach też mam ten podagrycznik. No a potem kwitną, tak jak mówię, wszystkie baldaszkowate.
Tutaj taki szybki przepis na sałatki, które można robić i wiosną, i jesienią, ponieważ te rośliny, o których teraz dzisiaj mówiłam, podagrycznik, ptasznik, krwawnik, mniszek, bluszczyk, kurdybany, one wychodzą pierwsze wiosną, ale teraz jeszcze ciągle są. Mam je tutaj w naczynku, przyniosłam kilka, żeby pokazać. Więc można te sałatki oczywiście pomieszane z jeszcze innymi sałatami i jaki się tam ma ochotę sos zrobić, to można to zrobić. No i mój ukochany bluszczyk kurdybany. Znacie Państwo tę roślinę? Tak. Tak, też prawie wszystkich trawnikach. Prawda? Bluszczyk kurdybanek wszędzie rośnie. Nazywa się ta pierwsza część, pierwszy człon nazwy bluszczyk, bo ona wiosną jest taki wysoki, kwitnie, tak jak na tym zdjęciu. I są lodyżki. Ale potem jak przekwitnie, to na tych kątów wyrastają nowe. On się rozłazi po całej łące trawniku czy gdzieś i zakrywa całą powierzchnię. Ja go uwielbiam i on mi nie przeszkadza, w trawniku ładnie wygląda, ale do tego jest najbardziej chyba dla mnie wartościową rośliną z tych, o których mówiliśmy do tej pory. Kurdybanek znany jest przez Słowian od zawsze. Słowianie nie mieli kontaktu z innymi ludami jeszcze, aż na pewno nie z południowcami z nadmorza śródziemnego. Nie znali majeranku, tymianku, oregano znali, bo to była lebiotka, estragonu, a używali tego kurdybanka dokładnie do tych samych rzeczy, co tamci z nadmorza śródziemnego. Czyli do ciężkich zup typu grochówka fasolowa, jakaś tam gulaszowa, do pieczeni, do gulaszy, ponieważ bluszczyk kurdybanek ma goryczki i garbniki i olejki eteryczne, które ułatwiają trawienie, bo powodują większe wydzielanie żółci i trawienie tłuszczu. Więc po prostu wszystko, co jest jak u nas teraz do flaczku, do wszystkiego, dałem majeranek przede wszystkim, ewentualnie czomber czy jakieś rzeczy, to ten kurdybanek załatwia wszystko. Ma właściwości bakterio, grzybo i wirusobójcze, więc jest bardzo odkażający. Gdyby robić na herbatki, na jarzynki, na zupki z tym kurdybankiem, jak się zjada, to też właśnie odkaża albo jelita, albo jak robimy sobie herbatkę, to tutaj drogi oddechowe. Bardzo świetnie, jeszcze w połączeniu z dziurawcem, działa tak optymistycznie, czyli powoduje nasz bardzo dobry nastrój. Nie działa jak narkotyki, gdzie jesteśmy przez moment w jakiejś tam euforii, tylko rzeczywiście bardzo dobrze wpływa łagodnie, pogodnie i tak, że człowiek nagle widzi świat. Znaczy nie to, że wypijesz herbatę i już wszystko jest różowe, ale naprawdę przychodzą jakieś nerwy, stresy, bo po melisce to chce się spać. Natomiast po kurdybanku, i to też wiadomo, że nie po jednym, dlatego to trzeba częściej pić, ale naprawdę jest bardzo pozytywnie działa na nastrój. Także jako przyprawa jak najbardziej, bo na surowo nie smakuje, bo te liście mimo wszystko są dosyć twarde i skórzaste, ale w tych rzeczach, które tutaj dla Państwa zrobiłam, to kurdybanek jest na pierwszym miejscu, bo to jest pierwsze ziele, ale mówię obok tych, które mamy, bo oczywiście jak najbardziej, ja bym się majeranku nie pozbyła, ani czombru, ani stragonu, ale do obok jeszcze kurdybanek i mamy go, a tam się nie mają. No i tutaj kolejny też niedawno zrobiony trawnik. Zobaczcie, już prawie wszystko znacie Państwo, prawda? Kurdybanek, szczaw, krwawnik, koniczyna, liście młodej koniczyny jak najbardziej jadalne i wszystkie kwiaty koniczyny są jadalne. Jak myślicie, z jaką rośliną uprawną one są kuzynkami koniczyna? Wiecie, znacie te rośliny, jecie ciągle. Fasola, groch, bób, soczewica, motylkowate, tylko że te, co wymieniłam, to są grubonasienne, a ta jest drobna. Koniczyna, lucerna, wyka, drobnonasienne. Ale mają te same właściwości jak cała roślina. Cała roślina i liście, i nasiona są przebogate w białko. Dlaczego? Bo te rośliny mają taką cenną umiejętność czy możliwość,
że żyją z bakteriami glebowymi. Te bakterie im się tam do korzeni wciskają i korzystają z tych substancji roślinnych rośliny. Wydawałoby się, że to jest dla rośliny niedobre, a wcale nie, bo to nie jest pasożytnictwo, a symbioza. Te bakterie mają taką właściwość, że korzystają z azotu, którego 70% jest w powietrzu, z azotu i z tego azotu wytwarzają białko. No najpierw tam azotany, aminokwasy, ale białko. Więc ta roślina, która jest połączona, jej system korzeniowy z bakteriami, one się ryzobią nazywają, z tymi bakteriami, ma bardzo dużo azotu dookoła. I żadnych roślin motylkowych rolnicy nie nawożą azotem, bo nie trzeba. Tam jest tyle tego azotu, a z kolei azot jest najważniejszym składnikiem do tworzenia białek. Więc jak one mają tyle azotu, sobie rosną i w liście i najbardziej w nasiona pakują, odkładają bardzo dużo białka jako materiał zapasowy. No im to jest potrzebne do dalszego rozwoju, ale my im przełapujemy te nasiona i sobie fasole, soję, kukurydzę, soczewice zjadamy. A jeszcze do tego jest tak wartościowe to białko i najbardziej fasoli, potem soi, że białka są zbudowane z wielu aminokwasów. I to jest właśnie ta różnica, że każde białko, białko pani, pana i dalej jest inne. Nie ma dwóch takich samych białek, bo każde jest w innych proporcjach i z innych aminokwasów. Co chciałem powiedzieć? Aha, i białko fasoli jest najbardziej zbliżone ze wszystkich białek roślinnych do białka mięsa. Dlatego weganie i wegetarianie jedzą tak dużo soi i fasoli, bo to białko jest prawie że identyczne. Naprawdę się różni tylko na tyle aminokwasów, tylko niewiele się różnią. Więc jest tak wartościowe, że nieomalże może zastępować mięso. Może. Nie, omalże, przepraszam, ale może. Ale może. Może. Nie, to znaczy ja też jestem za tym, że można w ogóle nie jeść mięsa, ale niektóre, szczególnie w młodym wieku, można tam dodać, ale teraz już tyle jest innych rzeczy, które można dodawać, że nie ma spraw. No i fajnie, i widzicie, czyli może. Cofam, nie omalże. Dzieci i młodzież mogą. Cofam, nie omalże, czyli może. Dobra, i słuchajcie, dlaczego ja napisałam, aż żar chodzić po jedzeniu? Bo już taką, żeby nie stale nie gadać, bo tutaj zaraz dzieci zasną z nudu. Bo też mam takie zajęcia, najczęściej terenowe, bo to najwięcej widać na sucho, to się tam licho gada, ja wam mówię, wy potakujecie, ale to nie jest to samo, co wejść, zobaczyć tę roślinę na ziemi, pozrywać, powąchać, pobić i tak dalej. I no ja już tam z 5 czy 6 lat, już to tak ten czas leci, może więcej nawet z tą akademią, swoją jednoosobową grupę, też to nie jest firma, tak to nazwałam, bo chciałam te botaniczne rzeczy przemycać ludziom, żeby umieli z tego korzystać. A akademia dodałam po to, że tam można wszystko rzucić do akademii, do natury, także i zwierzęta i rośliny, i ekologia, i wszystko razem, więc stąd ten pomysł takiej nazwy. Ale prowadzę też zajęcia z ludźmi wszystkich nieomalże branż, zaczynając chyba najbardziej, zaczęli to kucharze i w ogóle duże restauracje, ale i malarze, i architekci, i cukiernicy, i pszczelarze, i wszystko. I dopiero teraz poznałam tylu ludzi fantastycznych i z tak różnych dziedzin, że dopiero widzę, jak to jest piękna dziedzina życia, taka przyroda. I właśnie przyszli na pierwsze zajęcia kucharze, oni przyjechali z Gdańska, z takiego dobrego hotelu Hilton. Przyjechali wszyscy, i kucharze, i barmani, i cukiernicy, i szef sali, takich 7 czy 8 chłopaków. I mówię, tak stanę na trawniku i chcę zacząć mówić, że tu jest coś do jedzenia. A tu będzie coś do jedzenia? A ja mówię, no pozbierajcie, miałam takie małe koszyczki, bo przedtem miałam zajęcia z dziećmi. I mówię, macie po koszyczku, każdy będzie zbierać. Ja tak stoją z tymi koszyczkami, 7 takich goście z koszyczkami. A co tu jest do zbierania? Jakim o tym zaczęłam mówić, o tym. Staliśmy na tym jednym metrze czy dwóch 45 minut. A oni, a jeszcze to, a ja do drinka, a ja bym to zrobił, a ja do lukru, ale do pieczenia, ale z cynaderkami, jakie by to było. I tak, a ja tylko słucham, co to można, bo to mi się też przyda. I tak stoję, ja mówię, chodźmy dalej jeszcze, bo tutaj jeszcze mamy cały ogród botaniczny.
Ale mówią, ale nie, ale jeszcze tu dalej potem wychodzę. Mówię, chodźcie, chodźcie, bo tam jeszcze musimy dużo robić. Tutaj chodzą. A żal chodzić po jedzeniu. Takie najpierw na tą trawę wiesz i sobie tu nic nie ma, a potem aż żal chodzić po jedzeniu. I tak mi się to podobało, że właśnie tak sobie to przywłaszczyłam, że tak powiem, powiedzenie i tak mam. I no właśnie tak wyglądają nasze spotkania w terenie tutaj w Bydgoszczy, właściwie za Bydgoszczą, w Ostrowecku. Tam jest przepiękny pałac 400-hektarowy, tam tych partych trawników, tego wszystkiego jest dużo w kuchni. Przy pałacowej pozwalają nam gotować, więc tak wyglądają właśnie te zajęcia. I tu zrobiliśmy zupę z łąki. Oczywiście no, dzisiaj się w tych warunkach nie da rada, ale to jest najlepszy. Bo to na bazie kartoflanki właśnie te wszystkie zielska, które pozbiera cała grupa, więc tego jest tyle. I jak potem to się troszeczkę sparzy, czy udusi na oliwce, to rzeczywiście tego się zginie. Ale zupa jest rewelacyjna. No i to, żeby nie było, że ja tylko wszystko gadam, robię wszystko, to wszyscy robią, wszyscy kroją, pokrzywy, nie pokrzywy, nikogo nie boli. Już niektóre dziewczyny przez suknię kroiły pokrzywy, to inna się śmiała, to tam dała albo rękawiczki, albo przy szali. Nieważne jaka forma, byle wziąć w tym udział i poznawać, bo przez każdą dałam, a słuchaj, to nie jest pokrzywa, zostaw, to jest majeranek, albo nie, zostaw, to jest tam jakaś cykoria czy coś takiego. I super, bo się uczą, bo jedna osoba uczy drugą i o to chodzi. Tutaj jeszcze, dlaczego rośliny pachną? Jak myślicie, dlaczego one pachną? Jak one to robią technicznie, że pachną? Robią, mają to w ten sposób, że kto z nas, kto jest zaczyna? To jest szałwia. Szałwia pod światło, już tutaj tak widać, jest taka owłosiona. U szałwi ten zapach jest we włoskach. Tu jest mięta, to jest różnie, bo jest i owłosiona, i gładka. W niektórych miętach są takie specjalne zbiorniczki z olejkami eterycznymi na liście albo pod liśćmi, u innych na wierzchu. Bo tu jest, tam jest ta mięta kosmata, tutaj jest ta, która jak ptaki pachnie. Tu z kolei na ktoś tę roślinę? Piołun. Piołun, oczywiście. Piołun też specyficznie pachnie i też jest właśnie taki kosmaty. I dlaczego? No i pokrzywa. Tu ją też sadziłam, ona nie pachnie, ale ma też takie włoski. I powiem, jak to wygląda. Zobaczcie, no, zmierzcie. Ma. Pokrzywa ma. Jak, no właśnie każde zielsko pachnie. Trawę też jak się ścina, to ma taki specyficzny ładny. Otóż tu jest schematycznie narysowana ta najbardziej zewnętrzna część skórki i czasami jest ona gładka albo pokryta jakimś woskiem, albo ma włoski, takie sterczące, duże jak tutaj, bo to jest zdjęcie spod mikroskopu. Albo ma takie, i takie, jak to są akurat niewielkie, bo zobaczcie, to jest 100 mikronów, a mikron to jest 1000 milimetra, więc tam gołym okiem tego się nie zobaczy. Ale tak wygląda skórka rośliny z włoskami wydzielniczymi i z włoskami parzącymi. To są akurat niekoniecznie parzącymi, włoskami okrywającymi. To są włoski te okrywające, a tutaj są włoski ze zbiorniczkami z olejkami eterycznymi. I tutaj one są różnych kształtów, każdy gatunek ma inny. I tam jest narysowane schematycznie, a tu jest też zdjęcie spod mikroskopu, ale akurat włoska pelargonii. Ale to nie ma znaczenia, bo wszystkie te pachnące mają to samo. I o co chodzi? Tu jest ta skórka i włosek tworzy się z dwóch, trzech komórek. Najczęściej z trzech. Jedna komórka taka jest podporowa, w drugiej już się zagęszcza cytoplazma, a trzecia już ma niesamowicie gęstą cytoplazmę. I to jest ściana komórkowa, taka właściwie nawet nie tyle ściana, ale jest taka woskowa otoczka. I w tej cytoplazmie wytwarzają się olejki eteryczne, lotne. I one przedostają się z tej cytoplazmy tutaj i zatrzymują się na tej, powiedzmy, błonce woskowej. I tak się zbierają. Jak jest upał, pod koniec dnia rozpuszcza się ta, umyka i wszystko pachnie. Zobaczcie, ile kwiatów pachnie bardzo w słońcu, po słonecznym dniu. Albo my robimy to mechanicznie, czy zwierzaki, czy wiatr, przejdą, trącą tą woskową część i olejek się ulatnia. Dlatego wszystkie rośliny wątne, jak ja chcę, żeby poczuć zapach, ten rozetrzyjcie.
pognieście trochę, bo wtedy się uwalnia ten zapach. To właśnie dlatego, że tak, a nie inaczej są zbudowane te rośliny. To jest z kolei marchewnik anyżowy, bardzo fajna roślinka. Pewnie niektóre osoby mają w ogrodach, albo ona też uciekła, że tak powiem, z ogrodów i rośnie przy mokrych, takim ściekach rzeczy. Bardzo często lubi być podagrycznikiem. Ma puste w środku łodygi, ale tu na przekroju widać takie zbiorniczki. I właśnie u niej ten zapaszek jest w tych zbiorniczkach. Zapaszek jest też w tych owocach zielonych. Kwiaty najmniej pachną, a pachnie przepięknie anyżem. I do tego jeszcze słodki, bo tu są jeszcze cukry proste razem z tymi oliwkami. Także drinki z tego marchewnika anyżowego, a jeszcze pite przez łodygi, bo kiedyś też w domu, to jak zwykle wszystko jest przypadek, albo matka mu wynalazku jest potrzeba. Byli znajomi, tam jakieś drinki w ogrodzie piliśmy i ten chce z tym, ten w tamtym, w dziesiątym. Jak jeszcze mówię, a nie masz słomek? Ja mówię, a co jeszcze mam? Bo już lata, co jeszcze? Nie mam słomek. No nie masz słomek? Mówię, a poczekajcie. Obok, przy stole rosł właśnie ten marchewnik. Przypomniałam, że miał ten puste w środku łodygi, więc pocięłam te łodyżki i mieli słomki. I kto bardziej pogryzł, to miał bardziej anażowego drinka, jak tylko się tu mniej. Także jeszcze była zabawa, bo daj pocytka, muszę pocytkać więcej, będzie więcej anażu. Także są fajne zabawy, a te owoce zupełnie, jak są takie młode zielone, bo jak potem jak wyschną i mają w środku nasiona, to nie, ale jak są takie zielone, smakują, ale zupełnie tak samo jak, nie wiem, wiele lat temu były takie cukiereczki anyżowe, takie małe, żółte, takie anyżowe, takie lekko ślazowe, jakieś takie ciągną. No zupełnie, dokładnie ten sam smak i konsystencja, także, że można to używać. No i tu właśnie też pokazałam, jak można też zrobić. Można też tego anyżu robić taki młody, z mgrodnik czy syrop. Tu z kolei te wszystkie rośliny aromatyczne można zastosować do aromatyzowania wszystkiego. Ja tu się skupiłam na oliwie północy, tak ją nazwałam, a to jest rzepa z pierwszego tłoczenia na zimno. Tu macie niedaleko super z Góry Świętego Wawrzyńca. Ten olej jest fantastyczny. Zresztą ja tutaj dzisiaj go też przyniosłam, taki pomieszany z różnymi ziołami. Można anyżować jeszcze. Można aromatyzować suchymi ziołami, ususzonymi i wsypujemy, wtedy on dłużej, że tak się powiem, trzyma. Natomiast można też zupełnie świeżymi włożyć do butelki i świeży czosnek, i może trochę chili, i wszystko zielskie, jakie tam chcecie, oregano, tego kurdybanka, trochę anyżowego, mięty, cokolwiek. I każdy olej z tym, albo to wszystko razem. W tym, że mówię, że on taki długo nie wytrzyma, potem te owoce, te rośliny, zwłaszcza czosnek się macerują i on się zaczyna robić trochę mętny, ale to nie przeszkadza, tylko wstawić go do lodówki i po dwóch, trzech tygodniach zlać, żeby te rośliny tam wyautować z butelki, a on zostanie i jest fantastyczny. A poza tym można na świeżo robić co chwilę. Spróbujecie Państwo taki olej. Tutaj z kolei chciałam pokazać to już szybko, żeby już wreszcie przejść do tamtych rzeczy. Co teraz w tej porze jeszcze można z owoców zbierać? Bez czarny to już odpadł, bo nie ma kwiatów, ale jeszcze bywają jeszcze owoce, właściwie jak ptaki nie zdążyły gdzieś tam pojechać. Więc na soki, na nalewki, na właśnie też takie placuszki, chociaż placuszki może nie, ale soki, nalewki, dodatek do konfitur, jak najbardziej, ale tak samo jak, a to ktoś zna? Jeszcze smaczniejszy. Czeremcha amerykańska albo czeremcha zwyczajna. To z kolei ma taką małą pysteczkę w środku, więc to trzeba zagotować i przecedzić, żeby te pestki zostały na sitku, a ten miąższ zrobić. Zabarwi każdy owoc, czy jabłka, gruszki, czy jakieś inne, są mają wtedy przepiękny taki amarantowy kolor, a smakują jak dzikie wiśnie. A czeremcha jest fantastyczna. Słyszę, mówię, że ma dużo tych pesteczek, i te pesteczki, akurat ich nie zjadamy, więc nie ma problemu, ale zawierają dużo amygdaliny, czyli kwasu pruskiego, więc
ale my takich nie łykamy. No i to jest też świetna roślina, rosnąca naturalnie w lasach, w takich świetlistych miejscach czy na drogach. To się nazywa berberys. Berberys ma już teraz czerwone owoce, trochę wcześniej miał zielone. Jedne i drugie nadają się świetnie do robienia takich konfiturek, past do mięs, bo on jest bardzo kwaśny. On jest kwaśniejszy niż cytryna, ale ma zupełnie inny smak. Także ten berberys jest świetny do właśnie takich kwaśnych past do warzyw. No i rokitnik, to już Państwo też pewnie znacie, przetwory z rokitnika, też jako sam, no chociaż robią teraz i konfitury, i soki, i przeciery do mięsa lub dodają do innych owoców, bo są bardzo bogate witaminy C, jedne i drugie, i barwniki. No to już nie będę tutaj o tym mówiła. Też świetnie sobie taką cebulę zjeść. Niekoniecznie biała, normalna cebula, niekoniecznie szczypior, ale tutaj właśnie kwiatostan cebuli, to już są owoce, bo tutaj jeszcze gdzieś tam pojedyncze kwiatki zostały, ale tu już się zawiązują owoce i też taką przyniosą. Poskubać te kuleczki i rzucić na jakąś potrawę pycha. Bo smakuje cebulowo, ale nie jest ani cebulą, ani szczypiorkiem, a jeszcze coś innego o smaku cebuli. Do tego ładnie wygląda. No i to takie, tu chciałam pokazać, że co można ze zwykłego twarożku zrobić. Trochę kwiatków, trochę zielonego. Rzodkiewka raz niepokrojona, a starta na tarce. No bo to oczywiście też, jak już mówię, to wszystko musi być praktyka, bo córki absolutnie nie jadły rzodkiewki, ani pchał w brębożę cebuli, a szczypiorek mowy nie ma. Więc to wszystko musiałam tak siekać, zrobić twarożek Barbie i zaczęło jeść, już teraz nie ma problemu. Także też trzeba kombinować. Albo też ten Barbie, a tam jest twarożek zrobiony taki na... To mój dziadek Leon robił takie, taką pastę twarogową, się nazywał, wszędzie zawsze nazywamy pasta dziadka Leona, albo z jajkami, albo z twarogiem, ale to jest z rybką wędzoną, z sardynką, z szprotką, troszkę papryki i pieprzu, więc taki pikantny twarożek i też trochę dzikusów, no bo jak ja o tym mówię, więc do dzikusów. I z takich rzeczy można robić na domówki właśnie kolorowe kanapki, to też robię na warsztatach z dziećmi, że dzieci mieszają różne pasty jajkowe i tam twarożki, jakie mają pomysły, bo jeszcze owocowe, a potem na takich małych kanapeczkach układają te kolorowe pasty, zdobią kwiatkami zielonymi, jest piękna taca taka jak obraz, no i wtedy chętnie to jedzą i zamiast chipsów czy jakichś innych rzeczy bardzo chętnie to szybko znika, a potem jak dziadek, ale będziesz to w domu jadł, jak ja takie zrobię? No oczywiście, dziadek nie ma wyjścia. Także twarożek jest też przemycony w różnych portach. Dobra, tutaj mamy piołun i boże drzewko i bylicę zwyczajną. To z kolei są najbliżsi krewni estragonu. Estragon to tam nad basenu Morza Śródziemnego, to jest ten estragon zwyczajny, a to jest bylica estragon, czyli nasz jakby taki bardziej północny odpowiednik. I też na sucho, teraz na świeżą nagrywanie, na sucho to jest bardzo ciekawa przyprawa. To za chwilę powiem. Po wysuszeniu się nadaje świetnie do zup takich, które tego wymagają. Czyli no najbardziej do flaczków i do żurków. Także spróbujcie sobie zasuszyć, a tego rośnie wszędzie pewno. W tym mierze suszony jest nasz niż i właśnie te kwiatostany. Te kwiatostany, one potem tak świetnie pachną i działanie mają piękne. To dlaczego to zrobiłam, już będę kończyła. Dobra, żeby nie przedłużyć. Tutaj jak już o piołunie mówiłam, to jest taka roślina, z której we Francji robiono absynt, czyli bardzo, bardzo silny trunek. I on działał podwójnie. Raz, że był mocny, bo miał 70%, ale przede wszystkim tulon jest taki alkaloid w tym piołunie, który powodował, że po tym jej wódeczce był odjazd, może nie totalny, ale taki dosyć duży. I dlatego ten alkohol stał się bardzo szybko modnym napojem dla bohemy paryskiej, dla bohemy w ogóle zachodniej Europy. Czyli wszyscy artyści, malarze, aktorzy i pisarze popijali ten absynt, bo potem mieli wenę większą. A
To do tego jeszcze dochodzi, że ten absynt nie piło się tak dużymi łykami, tylko po prostu to się była celebra, przynajmniej na początku imprezy. Potrzebna do tego była łyżeczka srebrna, ażurowa, ładny kieliszek. Kładło się łyżeczkę na kieliszek, na to kostkę cukru. Zapalało się tę kostkę cukru, żeby się ten cukier stopił, czyli taki karmel się robił. Zgasili i potem przez ten cukier wlewali absynt, więc on przechodził taki skarmelizowany do już części absyntu, który tutaj był. Także tutaj była gdzieś powiedzmy połowa kieliszka, a potem jeszcze troszeczkę dolewali, żeby to wlewało, więc tam się robiły smugi. I na końcu jeszcze dodawało się leciutko, ciuteńkie wody, żeby ten cukier wypłukać. On się robił mętny, ale smugowy. I po jednym, dwóch kieliszkach już zaczynały się wizje. Ale dlaczego? Bo ten tulon, ten związek zawarty w piołunie powoduje raz, poraża nerw oka i obraz zaczyna być taki jakby przesunięty, tak jakby rozmazany, taki no niewyraźny. Tak jak człowiek idzie, czasami na filmach pokazują, że za nim taka smuga idzie tam z 10 ludków jak wyszło, takie te posobiste. Więc to jest działanie tego. Oczywiście cofa się potem to, ale w tym momencie jest właśnie takie przesunięcie i zmiana barwy widzenia. Tylko widzi się zieloną barwę. Aż utopili artyści i najczęściej mieli takie marzenia jakieś erotyczne, więc oni w tych swoich wizjach widzieli piękne, takie wiotkie, posuwiste, posuwające się wolno dziewczyny w kolorze zielonym. Także po francusku absynt nazywa się zielona wróżka. Tu Toulouse-Lautrec właśnie ten malował te wyobrażenia z tą zieloną wróżką, bo wszyscy widzieli te wróżki, albo oni pisali, albo oglądali. Więc ale to fizjologicznie jest wytłumaczone, że może taki być widok. No, rolnik może by zobaczył taki zielony rzepak kręcony w ciemnym. Oni widzieli akurat to. Dobra, to już ja dalej nie kończę. Aha, tu jeszcze tylko pokażę, bo to kończymy. Coś takiego, co dzisiaj tutaj robię na zimno, właśnie robimy na warsztatach. I będzie to dzisiaj kasza gryczana z zielskiem i kuskus z zielskiem i soczewica zielona i czerwona też z zielskiem, o którym to wiem, tak wygląda ten warsztat pracy. I ładnie, i nieładnie, ale słuchajcie, tu wszystko jest, ale to musi pachnieć, musi to wszystko być. Aha, zapraszamy na ten tytuł. Cudna? Dobra, zapraszamy do degustacji. Dobra? To ja kończę. Dziękuję za gadanie. Pytania teraz, jeżeli panie macie i panowie, to bardzo chętnie. A ja rozłożę teraz to co przygotowałam. I po prostu myślę, że zrobimy to w ten sposób, że jak tu rozłożę, to co? Każdy sobie przyjdzie i weźmie to, co będzie chciał. Co? Ten absent po prostu.